Przestrzegam pseudoznawców i ksenofobów. Powstrzymajcie się od głupich komentarzy. Ten kanał jest dla fajnych, pozytywnych, inteligentnych ludzi, ciekawych świata, nie dla idiotów. Cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej i Juszec. Witamy w nowym odcinku Pananas Podcast. Czy jak byłaś małą dziewczynką, oglądałaś Kojota i Strusia pędzi wiatra? Kojarzę go. Mik, mik. Zobacz, że ta bajka, w zależności od tego, czy jest się optymistą, czy pesymistą, to można ją postrzegać albo jako taką lekcję, że nieważne jak się starasz, to się nie uda, a jak jest się optymistą, można ją potraktować jako taką lekcję, że nigdy się nie poddawaj, bądź wytrwały, wiesz, jakby dąż do celu i każdego dnia podejmuj nową próbę w złapaniu tego strusia. To też zależy, z kim się utożsamiasz w sumie, czy ze strusiem, czy z kojotem. Wiesz co, bo tu właśnie się pojawia ciekawostka, do której zmierzam. Struś pędzi wiatr? Nie był, nie jest strusiem. No w sumie samotny kojot w życiu by nie upolował strusia, więc w sumie to, że on go nigdy nie upolował, to miało sens. To czym w takim razie on był, jak nie strusiem? Pamiętam, jak kiedyś sam się nad tym zastanawiałem, że dlaczego ten struś jest taki mały przy tym kojocie. Myślałem sobie, że może ten struś jest jeszcze młody. Ale baby strusie, znaczy w sumie strusie nigdy nie są fioletowe, ale baby strusie wyglądają jak takie brzydkie kaczątka, są całe takie szarobure takie. Też sobie tłumaczyłem tym, że ten kojot w pozycji stojącej może jest większy od tego strusia. Ten ptak w tej bajce to jest kukawka kalifornijska. Jest to ptak, który występuje tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jest to taki ptak około 25-30 cm wysokości i on jest faktycznie naturalnym wrogiem kojotów. Ale to jest po prostu złe polskie tłumaczenie? Czy w anglojęzycznej wersji on się chyba nie nazywa ostrich? On się nazywa Roadrunner. To jest bajka Coyote and Roadrunner. I Roadrunner to jest właśnie faktyczna nazwa tego ptaka. Czyli my zostaliśmy oszukani po prostu. Całe dzieciństwo, wiesz, byliśmy oszukiwani. Tylko to nie jest nawet kwestia błędu, tylko to jest kwestia jakby przetłumaczenia czegoś na grunt, gdzie to będzie lepiej zrozumiane. Jak jeszcze raz, jak to się nazywa? Kukawka kalifornijska. Kukawka. Kukawka pędzi wiatr i kojot. No, że może nie brzmi tak dobrze, jak struś pędzi wiatr. Ale no widzisz, no wchodzisz człowiek młody w życie i nawet w kreskówkach już dezinformacja się pojawia. Na dzień dobry, wiesz, jesteś dzieckiem i już jesteś oszukiwany. No, a potem nie umiesz odróżnić kukawki od strusia, no nie fajnie. Ten ptak faktycznie biega i jakby nie bez powodu on właśnie się nazywa Roadrunner i on tutaj w tej bajce jest przedstawiony jako taki biegacz. Wyobraź sobie, że ten malutki ptaszek potrafi osiągnąć prędkość nawet 42 km na godzinę, a jego taka średnia prędkość to 30 km na godzinę. I on faktycznie jakby jego bronią przeciwko drapieżcom jest właśnie to bieganie. A czy robi mik-mik? Tego nie wiem. No taka to ciekawostka. W ogóle też jak robiłem research do tego odcinka właśnie a propos tego tematu, dowiedziałem się, że te postacie zostały stworzone w 1948 roku. Tak dawno temu, nie? W Polsce one się, wiadomo, pojawiły trochę później, ale no taka to ciekawostka. Pomyślałem sobie, że to będzie idealny temat, żeby zacząć nasz dzisiejszy podcast, bo struś pędzi wiatr nie jest strusiem. Więc jeżeli oglądacie ze swoimi dziećmi strusia pędzi wiatra, to koniecznie musicie im naprostować, że to jest tak naprawdę kukawka kalifornijska. Żeby od małego po prostu no, nie wychowywały się w takim oszustwie. Też pytanie, ile jest innych takich kłamstw, w których żyjemy, a nawet nie wiemy o tym. W Rumunii, w mieście Sapanta, istnieje cmentarz o nazwie Wesoły Cmentarz, który upamiętnia zmarłych kolorowymi malunkami przedstawiającymi zmarłych w ich codziennych czynnościach. Oprócz malunku na nagrobku znajduje się wiersz, który opisuje życie lub śmierć zmarłego. Jest on zawsze pisany w pierwszej osobie i liczbie pojedynczej i on ma być podany w takiej formie jako ostatnia taka wiadomość zmarłego. Do przykładów tych wierszy, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim, zaraz przejdziemy. Na tym cmentarzu znajduje się około 800 grobów. Wszystkie są w kolorach niebieskich i różnych odcieniach tego koloru. Szczerze mówiąc, to bardzo mi się podoba to. No jest to bardzo duża atrakcja w Rumunii. W ogóle ten cmentarz jest wpisany na listę 7 cudów Rumunii. Brzmi to tak dość szalenie, ale jak się zobaczy, jak to wygląda i jakie to wszystko jest spójne i po prostu ładne, bo
Wiesz, na przykład te pomniki nasze polskie, takie pełne przepychu kamienne, gdzie każdy jest tam w innym stylu, czy czasem są jakieś nawet takie bardzo fikuśne te style, no wiadomo, każdy ma inny gust, a fajnie to wygląda, że to wszystko, każdy z nich jest niby indywidualny, ale jednak wszystkie ze sobą rezonują. Wszystkie nagrobki są takiej samej wielkości, a rolnik otrzymuje tyle samo uwagi, co na przykład sędzia. I nawiązuje to do tego, że śmierć wyrównuje wszystkie nierówności społeczne i że przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi. Ej, to jest super. Popatrz, jak na przykład byliśmy na cmentarzu na Powązkach, no to tam są jakieś takie po prostu wielkie, takie jakieś, nie wiem nawet jak to określić, takie... Grobowce. Grobowce to się nazywa? Że taka... Taki jakby pokój cały i czytasz i się okazuje, że to był jakiś bankier albo właśnie jakiś lekarz, albo jest jakaś tancerka, która ma wielki posąg. A wiadomo, jak ktoś nie miał kasy, no to ma jakiś skromny grób, nagrobek, no nie? Więc to jest mega poczciwe, że tutaj nieważne, czy ktoś był właśnie lekarzem, czy bezrobotnym, no to, że mają takie same nagrobki. Mega cute. Tak, a to dopiero początek ciekawostek o tym cmentarzu. W wielu kulturach jest zasada, że nie mówi się źle o zmarłych, albo nie wspomina się o tragicznych okolicznościach śmierci zmarłego, a na tym cmentarzu te nagrobki bardzo często nawiązują do jakichś brudów z życia tego zmarłego, albo wprost mówią o okolicznościach śmierci tego zmarłego. What? Myślałam, że to bardziej na przykład czyjeś hobby się pokazuje, albo to, co najbardziej kochał za życia. Czekaj, jak na przykład ktoś przedawkował narkotyki, to się go... to tam robi się obraz, że on ze strzkawką leży na dworcu na przykład? Akurat tutaj o narkotykach nie ma mowy, ale jest mowa o alkoholu i są nagrobki, gdzie jest jakby pijaczek z alkoholem. Z butelki puste są domalowane. Jest to epitafium właśnie w formie wiersza, mówiące o tym właśnie, że ktoś lubił sobie wypić. Zaraz do konkretnych przykładów dojdziemy. Te brudy z życia zmarłego, to, że one są na tych nagrobkach, jakby to nawiązuje do tego, że ta miejscowość jest małą miejscowością, gdzie wszyscy o wszystkich wiedzą. Twierdzono, że nie ma co tutaj się oszukiwać, skoro i tak wszyscy wiedzą, kto kim był. Też tak łatwiej można skojarzyć, zobacz, że na przykład idziesz na taki cmentarz, widzisz jakieś imię i nazwisko, może byś nie skojarzył, ale na przykład nie wiem, widzisz rysunek gościa na łódce i sobie myślisz, a to tamten stryjek naszej sąsiadki, który się utopił. To musi być też świetne doświadczenie pójść tam i sobie poczytać te historie, bo one zazwyczaj są napisane w takiej zabawnej formie. Są zrobione tak, żeby właśnie człowiek, który to odczytuje, żeby się uśmiechnął, miał pozytywne doznanie i w ogóle to temu się też nazywa mery cementary, nie? No mam wrażenie, że chodzenie po takim cmentarzu to trochę jak wizyta w galerii ich sztuki. No po pierwsze, że te płaskorzeźby wyglądają no pięknie po prostu to wygląda, a dwa, że do tego dochodzi jeszcze poezja i no ciekawostki jakieś, więc może też coś pouczającego z tego może być. No wow, kurczę. Szkoda, że w Polsce nie mamy takich jakichś ciekawszych cmentarzy, zobacz. Ten cmentarz jest elementem takiego folkloru rumuńskiego. Mam wrażenie, że właśnie w Polsce, wiesz, się ludzie prześcigają, żeby te nagrobki z kamienia stawiać jakby lepsze niż sąsiad, a sąsiad lepsze niż brat i tak dalej, i że to takie, no nie wiem, nie przemawiały do mnie te polskie cmentarze. Chociaż może dla kogoś taki wyrób kamienny też jest jakąś tam formą sztuki, rzemiosła na pewno. No ale jednak coś takiego, gdzie to wszystko jest w tym samym stylu, tak pięknie wygląda. Albo w drugą stronę, nawet takie cmentarze, które są totalnie skromne, że każdy ma taką samą, tylko jakąś, wiesz, skromną tabliczkę. Mam wrażenie, że to, no nie wiem, jest o wiele bardziej klimatyczne niż te nasze takie cmentarze, gdzie każdy jest właśnie od innej parady, nie? No w ogóle tą tradycję zapoczątkował jeden człowiek, który nazywał się Stan Loan Patras i pierwszy grób stworzył w 1935 roku. Po jego śmierci ta tradycja jest tam kontynuowana, że po prostu on dał pewien schemat, jak to ma wyglądać, jest właśnie ta płaskorzeźba, jest ten wiersz, są te kolory niebieskie nawiązujące do kolorów nieba i jakby to wszystko dalej idzie już tym schematem, który on zapoczątkował. No i teraz najlepszy fragment, co tam jest napisane, jakie są tam wiersze. Pod tym ciężkim krzyżem leży moja biedna stara teściowa. Gdyby żyła jeszcze 3 dni, leżałbym tutaj, a ona czytałaby to.
Dla tych z was, którzy przechodzą tędy, postarajcie się jej nie obudzić, bo jeśli znów przyjdzie do domu, będzie miała do mnie pretensje. Osobiście zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pozostała tutaj, bezpiecznie w swoim grobie. Ej, to chamskie. Zobacz, że właśnie jeszcze umierasz i nie wiesz, kto będzie odpowiadał za postawienie ci tego nagrobka, bo zobacz, że gdyby na przykład jej mąż miał to zrobić, albo jej córka, no to na pewno napisaliby coś milszego niż, jak to się nazywa, zięć? Mąż twojej córki to jest zięć? No tak, no. No kurczę, hamuwa, bez przesady. Wiesz co, ty to nazywasz hamuwą, ale... Znaczy wiesz, no bo całe życie kobiety jakby zostało zwężone do roli bycia czyjąś teściową, a ona była też czyjąś matką, była, wiesz, no bez przesady, no na pewno mógł dać swojej żonie napisać te epitafium, może by wymyśliła coś ciekawszego. Tego jest ogólnie cała masa. Johann Toaderu kochał konie. Jeszcze jedną rzecz bardzo lubił. Siedzieć przy stoliku w barze, obok czyjejś żony. Ooo! Ale Messi! I zobacz, że umierasz. Ktoś tworzy ci taki nagrobek, który definiuje cię przez kolejne, wiesz, dziesiątki lat i każdy, kto przyjdzie na ten cmentarz, przeczyta o tobie taką wiązankę. Tutaj jeszcze tylko brakuje na końcu dopiska XOXO Gossip Girl. Co? Nie oglądałeś Gossip Girl? Nie. Oh my god, kochani, musimy nadrobić. Nie musimy. Musimy. To brzmi jak coś, czego nie chcę oglądać. Śliwkowa Brandy jest czystym jadem. Przynosi tylko łzy i ból. Zrobiła to też mi i śmierć położyła na mnie stopę. Ten, kto też lubi śliwkową Brandy, skończy jak ja. Bardzo kochałem moją Brandy i z butelką w ręku umarłem. Tutaj spoczywa Dumiru Holdis, żył lat 45. Zmarł przymusową śmiercią w 58. Pouczające. Pouczające, zobacz, że ktoś, kto wiesz, przeczyta na grobie coś takiego, no to może go jakaś refleksja najdzie. 1941, żyłem 58 lat. Biada mi, bo zły jest mój odpoczynek. Sulic Jon to moje imię. W ogrodzie Belmezeu opiekowałem się owcami. Przyszedł zły Węgier i strzelił mi w głowę. Odciął ją od głowy i tak pochował. Niech będzie potępiony na wieki. No i takie to są tam wiersze, pójście tam, wiesz, tego jest ponad 800 nagrobków właśnie, podejrzewam, że można tam spędzić cały dzień czytając to, zobacz, że w dzisiejszych czasach mając ten Google tłumacz sobie można po prostu to przetłumaczyć. Bardzo ciekawa sprawa, chciałbym to kiedyś zobaczyć, jak kiedyś będziemy w Rumunii, chciałbym to pojechać miejsce odwiedzić, może ktoś z naszych widzów tam kiedyś był albo wybiera się do Rumunii. Powiedzcie, jaki najbardziej szalony wierszyk tam przeczytaliście, jeżeli byliście. Tak, no albo jeśli się wybieracie, może ktoś z was ma zaplanowaną wycieczkę do Rumunii w najbliższym czasie, koniecznie odwiedźcie to miejsce i dajcie nam znać na Instagramie, a na pewno tutaj o tym wspomnimy. Fajne, śmieszne, mega śmieszne ze tą żoną. Tak. No, na grobku na wieczność mieć napisane, że jesteś zdradziecką szują. Tak. Mocne. Ostatnio gdzieś na Instagramie przypadkiem trafiłem na konto bardzo charyzmatycznego polskiego Żyda, który opowiada o judaizmie i robi to w bardzo ciekawy, bardzo konkretny sposób. Facet ewidentnie ma dar opowiadania, bo robi to z tak niesamowitą charyzmą i mówi to, co jest faktycznie interesujące i tak dalej. Przyjrzałem jego kilka filmików i jeden z nich zainteresował mnie szczególnie. Konto nazywa się Tajemniczy Świat Żydów i facet w opisie pisze o sobie w ten sposób. Zwykły polski Żyd, hasyd, mąż, ojciec, artysta, z natury cham, z wybujałym ego, lubię się umądrzyć, prowadzę kanał YouTube Tajemniczy Świat Żydów. Okej, okay. Bardzo, bardzo taki samoświadomy opis do bio, ale też Tajemniczy Świat Żydów to brzmi jak nazwa jakiejś, wiesz, magiczna kraina kucyków pony, Tajemniczy Świat Żydów. No jest tajemniczy, tak? Ja na przykład powiem ci, że zanim go odkryłem, no to jakby wcześniej nie wiedziałem tyle o judaizmie, jak się dowiedziałem od niego, bo on ma taką moc mówienia, że słucha się to wręcz, wiesz, zapartym tchem i jest bardzo taki, no i facet jest naprawdę intrygujący, nie? Ja zawsze zazdrościłam Żydom, że oni nie wierzą w piekło. Zobacz, jakie to jest zdjęcie ciężaru
z siebie, że nie masz tej wizji piekła. Ja odkąd pamiętam, wiesz, od dziecka chodzisz na te lekcje religii i cię katechetka, czy tam jakaś siostra straszy tym piekłem. Ty się nie boisz piekła, Stefan? On myślał, że mówimy, że będziemy piec coś, kurczaka móc, czy coś takiego. Nie, nie, Stefanku, chodzi o piekło, czeluści piekielne, ale ty nic nie rozumiesz. Co ty masz w tej swojej puchatej głowie, co? Nie rób tego, pójdziesz do piekła. Nie róbcie tego, pójdziecie do piekła. I mam wrażenie, że to jest naprawdę takie obciążające, że ta ciągła wizja, że o nie, pójdę do piekła, o nie, pójdę do piekła. O ile musi się łatwiej żyć, jak się nie wychowujesz w takim lęku, że jak coś zrobisz, to pójdziesz do piekła, gdzie cię diabeł będzie jakimś, wiesz, wrzątkiem polewał. No wiesz co, to jest dobry moment, żeby też wspomnieć o tym, że to, że w ogóle wywołuję ten temat, jakby nie robię tego w celach ani żadnej indoktrynacji, ani w celu ocieplania wizerunku. Jakby tutaj poruszam temat właśnie tego judaizmu w kontekście tego Żyda i chciałbym, żeby to nie było przez nikogo odbierane, bo wiesz, dzieją się... Mimo, że ja również wspomniałam dobrym słowem o tym, że nie wierzył w piekło. Tak, właśnie chciałbym, żeby to zostało odebrane w oderwaniu, wiesz, od tego, co się obecnie dzieje na świecie, w strefie Gazy i tak dalej. Ale też warto zauważyć, że wiesz, nie każdy Żyd jest za ludem w Gazie, bo to są odrębne rzeczy, twoja wiara, a wiesz, a narodowość. Poza tym nawet nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, wspierają działania rządu. Jest bardzo wiele ludzi, którzy też się temu sprzeciwiają. Niestety dużo jest takich ludzi, którzy postrzegają świat czarno-biało i bardzo demonizują teraz Żydów i wszystkich Żydów właśnie wrzucają do jednego wora, że oni wszyscy są za Izraelem i przeciwko Palestynie. Ale no wiadomo, trzeba zauważać, że świat jest w odcieniach szarości i to nie jest wszystko takie proste i nie można ani wszystkich Żydów, ani wszystkich pochodzenia izraelskiego uważać za, wiesz, jakichś po prostu tyranów. Bo zobacz, że to jest taka kwestia polityczna bardziej niż religijna, nie? Jakby to, co się obecnie dzieje. I wiadomo, że w to jest bardzo mocno wplątana religia, która jakby jest takim fundamentem tego wszystkiego, ale te sprawy, które się obecnie dzieją, no to są wydarzenia takie geopolityczne bardziej niż właśnie religijne. No i właśnie na Instagramie Tajemniczego Świata Żydów znalazłem film, który opowiada o tym, że w judaizmie jest 6 płci. To prawda, Talmud rozpoznaje 6 różnych płci. Nie wiem, czy nazwałbym to płciami, ale chyba można. Talmud, czyli zapis dyskusji na temat prawa żydowskiego, które nasi rabini prowadzili 1500 lat temu. Prawo żydowskie nie pomija faktu, że ludzie mogą nie mieścić się w ogólnie przyjętym sposobie podziału na mężczyzn i kobiety. Prawo żydowskie rozpoznaje 6 różnych sytuacji związanych z płcią człowieka. Pierwsza to nekewa, czyli kobieta, ze wszelkimi oznakami fizycznymi kobiecości. Później jest zachar, to mężczyzna, ze wszelkimi oznakami fizycznymi męskości. Następnie mamy androgenus, czyli osobę z cechami płciowymi zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Czwarta sytuacja to osoba określana jako tumtum, czyli ktoś, kto nie ma żadnej płci z powodu braku wyraźnych cech płciowych charakterystycznych dla mężczyzny bądź kobiety. Następnie mamy ailoinis, czyli kogoś, kto po urodzeniu został uznany za kobietę, ale później w życiu wykazuje cechy męskie. Na koniec mamy saris, osobę, która po urodzeniu została uznana za mężczyznę, ale później w życiu wykazuje cechy kobiece. Przestrzegam pseudoznawców i ksenofobów. Powstrzymajcie się od głupich komentarzy pod moimi filmami. Ten kanał jest dla fajnych, pozytywnych, inteligentnych ludzi ciekawych świata i judaizmu. Nie dla idiotów. Jak będziecie się zachowywali dobrze w komentarzach, to może kiedyś Blinader opowiem więcej o kontrowersyjnych w dzisiejszym świecie tematach związanych z judaizmem. Teraz już wiesz. L'chaim.
No wiesz co, jak to usłyszałem, wyrwało mnie z kapci, zacząłem czytać komentarze, jeden z najbardziej lajkowanych komentarzy jest taki: kurczę, to pokazuje, że ludzie 1500 lat temu byli o wiele mądrzejsi od wielu współczesnych kolesi. Zobacz, że niektórzy przyjmują taką narrację, że społeczność LGBT to jest jakiś wymysł współczesnego lewactwa, jakieś takie rzeczy sobie wymyślają. W momencie, kiedy homoseksualizm czy dysmorfia płciowa to są zjawiska, które występują wśród ludzi właśnie od setek lat. To nie jest to, że ktoś sobie kiedyś wymyślił, że ej, a wymyślmy coś takiego jak bycie lesbijką albo gejem, tylko to jest coś, co po prostu leży w naturze człowieka. Zdarzały się nawet zwierzęta, które są homoseksualne, więc no podciąganie tego właśnie pod jakiś wynalazek, ludziom to się już od dobrobytu w głowach poprzewracało, bla, bla, bla. Więc to jest niesamowite, że jest dowód na to, że jest zapis takiego zjawiska sprzed 1500 lat, tak? Sprzed 1500 lat. No to niesamowite. No zobacz, że ludzie się tacy rodzą, jakby można nawet stwierdzić, że Bóg tak chciał, że ktoś się taki urodził, i stawianie oporu jakby temu, że ktoś się taki urodził, no to jest jakieś po prostu, jakieś wariactwo, jakaś głupota. Zobacz, że ktoś po prostu się rodzi nie w swoim ciele, jakby ma software wgrany mężczyzny, na przykład rodzi się w ciele kobiety i tak dalej, no i to nie jest jego wina, nie? Jakby szkalowanie takich osób, to jest jak szkalowanie osób, które są niskie, rude, wiesz, jakby mają niebieskie oczy, zielone oczy, że to jest po prostu natura, która sprawia, że ktoś się taki rodzi, no i z czym tu dyskutować tak naprawdę, nie? Poza tym serio, ktoś myśli, że ktoś chciałby od tak zmienić sobie płeć dla swojego widzimisię? Przecież to jest tak skomplikowany proces, ja sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jak muszą czuć się osoby, które odczuwają tą dysmorfię płciową, jak ogromna to jest potrzeba zmiany swojego wyglądu, tak, aby pasował on do tego, co czujesz wewnętrznie, żeby chcieć przejść to wszystko. Przecież to jest tak trudne, tak bolesne. Przyjmowanie hormonów, operacje, w ogóle sam fakt, że musisz powiedzieć o tym swoim najbliższym, musisz całkowicie zmienić swoje życie. To jest tak trudny proces, że no nie wierzę, że wiesz, tylu ludziom chciałoby się robić to just like that, bo takie lewackie widzimisię, no nie? Poza tym też uważam, że no kurczę, mamy tyle mądrych głów, psychologów, psychiatrów, naukowców, którzy pewne zjawiska analizują i stwierdzają tak, że na przykład transpłciowość nie jest chorobą, homoseksualizm nie jest chorobą, że jest to po prostu taka natura danego człowieka, nie da się tego wyleczyć, nie da się zmienić postrzegania takiej osoby, samego siebie czy swojej seksualności. Więc dlaczego, wiesz, jest jakiś pan Janusz, który będzie się wykłócać z tym wszystkim i on w ogóle nie jest w stanie przyjąć tego, że hej, no tak po prostu jest, taka jest natura człowieka, tylko on ci powie, nie, to jest... To trzeba leczyć. Lewacka propaganda, do kościoła pomodlić się trzeba pójść i heja. Nie mieści mi się to w głowie, no nie? Żeby być na tyle pewnym swoich jakichś takich, wiesz, osobistych przekonań, żeby kłócić się wręcz z nauką po prostu, no bo psychologia, psychiatra są to dziedziny nauki i medycyny. To wiesz, tak jakbym ja stwierdziła, że nie, moim zdaniem palenie papierosów nie powoduje raka. I koniec, kropka, nie? To nie jest kwestia opinii. Tak, dokładnie. Jak można mieć opinię na temat, który jest po prostu naukowym faktem? Jakby mówi się fakt, nie opinia, nie? Więc jeżeli ty masz opinię niezgodną z naukowymi faktami, no to świadczy tylko i wyłącznie o tobie. No zobacz, że rodzi się taki iPhone z Androidem. No i co on ma zrobić? Wiesz, jakby no po prostu... Po prostu. Nie? Ale żeś porównanie wymyślił. Tak, no bo masz ten software, hardware, wiesz, masz tą fizyczność ciała i masz tego ducha. Co ktoś ma zrobić, kiedy ma, wiesz, tego ducha na przykład męskiego, nazwijmy to ducha w takim ogromnym uproszczeniu, a ma ciało kobiece na przykład. No i walcz z tym, nie? Jakby co możesz z tym zrobić? No nic z tym nie zrobisz. Jedyne, co możesz, to zaakceptować. A Janusze, którzy uważają, że to trzeba leczyć, no to ich trzeba po prostu leczyć. Bardzo współczuję, że mamy wciąż społeczeństwo, które jest tak zamknięte na te kwestie, bo te
osoby mają i tak tak trudno. Jakakolwiek inność jest trudna, jeszcze jeżeli ona wiąże się z tym, że musisz właśnie robić jakiś coming out, albo musisz właśnie przejść tu całą tranzycję, to i tak jest tak turbo trudne samo w sobie, a jeszcze dodatkowo masz ludzi, którzy cię po prostu jadą bez powodu, nawet cię nie znając, z samej racji tego, że jesteś trans albo jesteś lesbijką. Mega, mega po prostu współczuję. Czas, żeby ludzie, no nie wiem, przestali tak bez powodu komuś utrudniać życie, no nie? Oczywiście rozumiem, że to może wiązać się z pewnymi obawami. No i najważniejsze jest, żeby po prostu dawać tym osobom odpowiednie narzędzia zabezpieczające, zwłaszcza na przykład, no nie wiem, dzieci, nie? Bo często mówi się o tym, że o, oni chcą nasze dzieci coś tam im do głowy wsadzić, że one są trans, kiedy nie są. No to tutaj oczywiście zgodzę się, że zawsze takie drastyczne zmiany powinny być przeprowadzane pod opieką specjalisty, po dogłębnej psychoanalizie, pod opieką właśnie lekarza, który będzie odpowiednie kroki i dawki leków, hormonów przypisywać i oczywiście też w odpowiednim wieku, nie? To też się zgadzam, że no bez przesady, jak byłam mała, też sobie wymyślałam różne rzeczy, więc na pewno to też wymaga, może są osoby, które czują to od najmłodszego wieku, że są już w tej nieodpowiedniej płci, i to się rzeczywiście później potwierdza, ale też wiesz, no myślę, że to tak jak nie pozwalamy komuś zrobić tatuażu przed 18 rokiem życia, no to tak samo powinno być, nie wiem, z decyzją o na przykład zmianie narządów płciowych. Oczywiście, że na wszystko jest czas i miejsce i to powinno być pod kontrolą lekarzy i wśród osób dorosłych, dojrzałych, świadomych swoich decyzji, żeby mieć pewność, że to dziecko właśnie nie zostało przez nikogo naprowadzone na to w żaden sposób, tylko że rzeczywiście cierpi na tą dysmorfię płciową, ale w momencie, kiedy to wszystko jest rzeczywiście już pod opieką specjalistów stwierdzone, zatwierdzone, to po prostu pozwólmy tym ludziom żyć tak, jak oni potrzebują i w taki sposób, który sprawi, że będą po prostu szczęśliwi. Zobacz, że zmiana płci to nie jest zmiana koloru włosów, które odrosną, tylko to jest bardzo poważna decyzja. Wydaje mi się, że jakby ta kwestia tego, w jakim wieku można pozwolić na to, żeby ktoś przeszedł ten proces, wydaje mi się, że to jest jakby osobny temat. Jakby tutaj się pojawia ten temat akceptacji tego, że ktoś się rodzi taki, jaki się rodzi, że można powiedzieć, że Bóg tak chciał, natura tak chciała, że ktoś się taki urodził. No i to jest po prostu coś, co jest elementem tego świata. A poza tym wśród osób transpłciowych jest też wysoki współczynnik samobójstw, a często osoby, które są antytrans, są też pro-life, więc też no, wydaje mi się, że kurczę, jeżeli chronimy życie, no to zatroszczmy się przede wszystkim o ludzi, którzy już tutaj są między nami, tak? I jeżeli ktoś potrzebuje tej tranzycji, bo inaczej no, są przypadki, w których te osoby tak bardzo nie mogą znieść życia w męskim ciele, kiedy czują każdą cząsteczką swojego ciała, że są kobietą, że no, odbierają sobie życie, no to chyba lepiej, aby pozwolić im po prostu na tą tranzycję i na szczęśliwe życie, niż jakby miało ich w ogóle nie być wśród nas. Tylko zobacz, że zrozumienie tego procesu, że ktoś może być taki, jacy my nie jesteśmy i że ten ktoś jakby ma ciało, które się kłóci z jego osobowością, która gdzieś tam jest w środku. Wydaje mi się, że dostrzeżenie takich subtelnych jakby mankamentów życia, że takie sytuacje się zdarzają i że należy to zaakceptować, wydaje mi się, że to wymaga jakiejś większej wrażliwości, jakiegoś większego skupienia. No i nie dziwi mnie to, że jakby nie wszyscy są w stanie to zaakceptować, to zrozumieć, bo głupich ludzi nie brakuje. No i wydaje mi się, że tacy głównie tego nie rozumieją i tego nie akceptują. Tajemniczy świat Żydów odpowiada też w komentarzach. Robi to bardzo błyskotliwie i bardzo często uszczypliwie. Na przykład ktoś pod tą rolką właśnie napisał takie pytanie. Można prosić o źródło tych informacji? I tajemniczy świat Żydów pisze tak. Przecież mówię w filmie, że w Talmudzie w co najmniej 8 traktatach można znaleźć informacje o tym. Jeśli znasz hebrajski, misznacki, a zakładam, że znasz, skoro pytasz o źródło, znajdziesz to szybko na przykład w Hagiga, Kseubus, Gittin. Ktoś pyta o źródło, a ty wiesz, że on tego źródła nawet nie byłby w stanie odczytać, tak? Tak, tak. A on, wiesz, ten tajemniczy świat Żydów jest na tyle jakby taki uszczypliwy i właśnie chamski, tak jak pisze o sobie w tym opisie. Okej, przynajmniej był szczery, tak? Wchodzisz na jego profil i wiesz, czego się spodziewać. Tak, no dokładnie. Jakby dostajesz to,
co jest opisane w opisie, nie? Czy to znaczy, że judaizm akceptuje osoby transpłciowe? Judaizm nie dyskryminuje ludzi oprócz pedofilii, ale to nie ludzie. O, i to mi się podoba. Myślę, że tak każdy powinien żyć. Pedofilii jeszcze tam paru by się wcisnęło. Takich, którzy po prostu krzywdzą innych. A czy ktoś, wiesz, zmieniając swoje własne osobiste ciało, czy on kogoś krzywdzi, no... Wiesz, co pani Halince jakieś do rzeczy, że jakiś, wiesz, jej sąsiad chce przejść tranzycję, no. Ja na przykład, wiesz co, kieruję się taką zasadą, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja, a twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja, nie? I w momencie, w którym mówimy tutaj o pedofilii, no to wiadomo, że to jest karygodne, no bo ta czyjaś wolność wchodzi w wolność dziecka, które jest skrzywdzone do końca życia, ale w momencie, w którym robimy coś w obrębie swojej wolności, co to kogo obchodzi w ogóle, nie? Tak, no i tak samo jest z tolerancją, bo też często, wiesz, jest tak, że ktoś mówi, że o, wy niby tacy tolerancyjni, a mnie nie tolerujecie, musicie tolerować to, że ja jestem homofobem. Czyli gejów tolerujecie, a homofoba nie tolerujecie? No z tolerancją jest podobnie, że tolerancja dotyczy tolerowania rzeczy, które właśnie są w zakresie bycia tolerowalnymi. To znaczy, że nie naruszają drugiego człowieka. Właśnie o to chodzi, nie? Że pozwalasz komuś robić co chce, dopóki nie jest to w jakiś sposób krzywdzące, bo oczywiście, kiedy są już jakieś działania, które rzeczywiście mogą realnie krzywdzić, no to tam już nie powinno być tolerancji. Tutaj ktoś zadał ciekawe pytanie, bo jakby można by było zrozumieć przez tą rolkę właśnie o tych sześciu płciach, że judaizm jest taką idealną religią akceptującą wszystko. I ktoś tu zadał pytanie. Bardzo ciekawe, zastanawiam się tylko, jak podchodzicie do osób, które urodziły się, nazwijmy to, inne. Jak im się żyje w waszej społeczności? Bo jak jest w polskim społeczeństwie, to wiemy. Nie zawsze jest akceptacja. I tajemniczy świat Żydów odpowiada. W żydowskich społecznościach podobnie. Inność nie zawsze jest akceptowana. To wiesz, to trochę ściąga na ziemię, tak? Że to nie jest tak, że sielanka, że w judaizmie wszyscy są wyrozumiali i tak dalej, tylko zobacz, że wśród Żydów, tak jak w każdej innej społeczności, wiesz, są kredki ostrzejsze i mniej ostre. Nie? Wiesz, no to też w teorii, u katolików w teorii też jest, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale wiesz... Chyba, że go nie lubisz. Chyba, że uznamy kogoś, że nie jest moim bliźnim i wtedy ta zasada nie działa, tak? Teoretycznie każdy powinien być twoim bliźnim. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Czyli to też tutaj jest taka no, teoretyczna informacja, że te płcie istnieją i Żydzi to jakby są tego świadomi i to akceptują, ale w praktyce też no, może być różnie. No to czyli no, podobnie jest z tymi religiami. Widzisz, tyle nas łączy. Wiesz co, właśnie temu polubiłem ten tajemniczy czy świat Żydów, że on nie owija w bawełnę, tylko mówi jak jest i jakby nie wybiela, tak jakby można odnieść wrażenie, że nie wybiela tej swojej religii i jak ktoś zadaje takie pytanie konkretne, no to on odpowiada, tak, że wiadomo, że idealnie nie jest, jesteśmy tylko ludźmi, jak wszyscy. To są właśnie komentarze pod tą rolką, tych rolek jest cała masa, też są filmy na YouTube, gdzie on też regularnie odpowiada na wszystkie pytania. Jeśli ktoś z was jest w ogóle ciekawy tego świata, judaizmu i tak dalej, naprawdę szczerze polecam tego gościa. Uważam, że to jest najlepszy w ogóle ambasador judaizmu, wiesz, jakiego spotkałem dotychczas, nie? Mówiący jeszcze w moim języku i tak dalej. Naprawdę fajnie się to słucha, fajnie się poznaje ten świat właśnie przez tego gościa. Zobacz, że też czasem niektórzy ludzie mają jakąś taką awersję do słuchania o innych religiach, bo wydaje im się, że to jest może jakieś, nie wiem, wiesz... że tak jakby zdradzasz wtedy swoją religię, jak posłuchasz, co ma jakiś Żyd do powiedzenia, a to jest po prostu w ramach takiego, no, poszerzania horyzontów. Zobacz, że ta ciekawostka, że już 1500 lat temu były jakieś zapisy o sześciu płciach, no, jest to ciekawe. To nie znaczy, że jak tego wysłuchasz, czy nawet przyjmiesz, że to jest ciekawa informacja, że od razu przejdziesz na judaizm, no nie? Po prostu można sobie w ramach takiej ciekawostki posłuchać, co różne religie mają do zaoferowania. Wiesz, to dla mnie to jest oczywiste, że jakby ja słuchając tego pana, jakby robię to z ciekawości świata i tak dalej i to, że on mi mówi o tym wszystkim, sobie mogę włączyć dowolny temat, on mi opowie o tym aspekcie w danej religii, uważam, że to jest po prostu wspaniałe w dzisiejszych czasach, że tak naprawdę biorąc dowolny temat, wpisując to w YouTube, znajdzie się ktoś, kto nam to wszystko fajnie opowie. Po prostu kocham YouTube właśnie, kocham internet właśnie za takie możliwości. Tutaj też ktoś zadał mu pytanie, czy musi pan mieć zgodę od na przykład rabina na opowiadanie o swojej religii? Pozdrawiam serdecznie. I on odpowiada tak, zgodę?
A co rabini mają do tego, co robię i opowiadam? Zgodę to ja mogę od żony dostać, nikt inny na świecie nie ma nade mną władzy, tylko żona i Bóg. Rabini nie zajmują się takimi rzeczami, jak dawanie pozwoleń na opowiadanie o judaizmie. Nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbym wam opowiedzieć. Judaizm to religia dla ludzi. Okej, okay. W sumie tak jakby ktoś zapytał Najkę, czy pytała biskupa o pozwolenie na nagrywanie swoich TikToków. Każdy może robić, co chce przecież, tak? A wiesz, kim jest Najka? Z TikToka? Taka... Ktoś inny na przykład pyta, niby co to za mądrość? I on odpowiada tak. Taka, której ty intelektualnie najwyraźniej nie jesteś w stanie pojąć, ale ostrzegałem, że to nie jest kanał dla idiotów, to żeby nie było na mnie. Uuu, cięty język ma tajemniczy świat Żydów. Tak, tak, ale wiesz, co jest ciekawe, że jakby mi się zawsze takie osoby mocno zajmujące daną religią i tacy eksperci od religii, zawsze mi się wydawało, że takie osoby są właśnie takie, wiesz, bardzo, że muszą być takie ułożone, grzeczne, przeintelektualizowane, kulturalne, a właśnie to, że on jest taki ostry i taki nietolerujący głupoty, która się tam przejawia, wiesz, to nie wiem, czy u niego to też nie jest jakiś mechanizm obronny, w związku z tym, że Żydzi nie mają łatwo, tym bardziej, wiesz, w Polsce i tak dalej. No, wiesz, to myślę, że to jest właśnie to, że on musiał sobie wyrobić taką grubą skórę, będąc Żydem mieszkającym w Polsce, bo czasem to są takie smutne historie i taka nieuzasadniona nienawiść. Ja pamiętam, że w Białymstoku kiedyś była głośna historia, że była taka nauczycielka polskiego, która była Żydówką, czy tylko... właśnie brał udział w jakichś eventach takich żydowskich, nawet nie pamiętam. No i byli ludzie, którzy się na przykład dowiadywali, gdzie ona mieszka i jej pisali jakieś ohydne rzeczy gdzieś na jej bloku. No, że po prostu taka nieuzasadniona nienawiść, że wiesz, zwłaszcza w Polsce, w kraju, w którym i Polacy, i Żydzi, wiesz, tyle się wycierpieli, można by pomyśleć, że wspólny wróg i to wspólne cierpienie mogło nas zjednoczyć, no to poszło to w jakimś właśnie drugim kierunku, nie? Że, no nie wiem, jakieś takie... przynajmniej teraz już chyba mniej, ale jak ja byłam nastolatką, no to były jakieś takie neonazistowskie ruchy, które z jakiegoś powodu właśnie w Polsce się utworzyły i szerzyły tą nienawiść do Żydów. Totalnie było to dla mnie niezrozumiałe. Pamiętam też, jak w latach 90. jakieś swastyki, jakieś tam symbole takie szkalujące Żydów i tak dalej, no to był standard na jakichś prądowniach obok bloku, na blokach. W zeszytach szkolnych chłopcy nawet rysowali. Na ławkach były jakieś właśnie swastyki powydłubywane. Wydaje mi się, że ta świadomość trochę wzrosła ludzi, jak jest ten dostęp do wiedzy dzięki internetowi większy. I myślę, że ci wszyscy, którzy, wiesz, w młodości robili swastyki na ławce, jak oni trochę łyknęli tej wiedzy, która jest dostępna w internecie, co tak naprawdę ta swastyka oznacza. Zobacz, że ci ludzie, którzy te swastyki malowali, czy wydłubywali, to oni byliby jednymi z pierwszych, którzy by trafili do obozu, wiesz, w czasie tak, wojny, nie? To totalnie nie mieściło w głowie. Ja jako wrażliwa nastolatka już też oglądając jakieś filmy wojenne, mając już jakąś tam podstawową wiedzę na temat tego, czym była II wojna światowa i nazizm, pamiętam, że tak totalnie nie mogłam zrozumieć tych skinów. Jak oni mogą chcieć się utożsamiać z nazizmem w momencie, kiedy są Polakami? Tak bardzo tego nie rozumiałam. I tak się cieszę, że dzisiejsza młodzież w ogóle już teraz, wiesz, teraz chłopcy w zeszycie sobie napiszą skibidi toilet, nie? A nie namalują swastykę i to jest piękne. Myślę, że też się znajdą tacy, co rysują, malują swastyki. Myślę, że to nie jest tak, że już nagle świat jest idealny. No, ale wiesz, na pewno nie jest to tak powszechne jak za moich czasów, bo jak ja byłam w takim wieku gimnazjalnym, to autentycznie 3/4 chłopaków było ogolonych na łyso i w takim właśnie klimacie. Większość moich kolegów też taka była. Jakby warto dodać, jeśli ktoś z naszych widzów nie wie, my się urodziliśmy w Białymstoku, gdzie się wychowaliśmy, tam dorastaliśmy, wiesz, lata 90., 2000. Osiedle Dziesięciny. Tak, tak. Jakby Białystok w mediach był wiele razy nazywany stolicą nietolerancji i tak dalej. No i my, jako osoby, które się tam wychowały, jakby śmiało możemy potwierdzić, że faktycznie to był trend taki
intensywny, że właśnie te swastyki na blokach i ławkach to było bardzo, bardzo obecne. Fajnie, że w dzisiejszych czasach ta świadomość rośnie. Zobacz, że dzisiaj na Facebooku jakby ktoś wstawił takie zdjęcie, na przykład właśnie jako naziol gdzieś tam z jakimiś symbolami, no to w komentarzach ludzie by go krytykowali, nie? A wcześniej nie było takiego miejsca, w którym ci ludzie, którzy z tym się obnosili, że oni mogli tą krytykę dostać. No wręcz to było cool. To tak. Było cool. Bycie neonazistą było cool. Ale zobacz też, jak to o nas dobrze świadczy, że my, jako teoretycznie podatni na wpływy nastolatkowie, nie poszliśmy w tym kierunku. No ja poszedłem nawet w przeciwną stronę. Miałem długie włosy, nosiłem bundeswerkę, glany i tak dalej. Jakby stawałem w oporze, jakby w przeciwieństwie. Wojowałeś ze skinami. Nie wojowałem, jakby w ogóle w mojej naturze nie jest jakieś takie wojowanie i tak dalej. Bardziej tak intelektualnie wojowałem, wiesz, te swastyki zamazywałem na biurkach i tak dalej. No aczkolwiek zawsze mnie zadziwiali tacy moi koledzy, którzy w to wierzyli. Ja sobie myślałem, stary, czy ty wiesz w ogóle, co ty robisz? Malowanie swastyki w Polsce, lata 90., a ty, gościu, robisz coś takiego, no nie mieści się to w głowie. Mi też to nigdy nie imponowało, a wręcz miałam takie poczucie żałości, jak patrzyłam na tych moich kolegów z klasy i sobie po prostu myślałam, ale wy jesteście wszyscy głupi. Tak, ja sobie też to tłumaczyłem głupotą i wręcz tak momentami miałem takie poczucie litości jakby wobec takich osób, że stary, czy ty wiesz, co ty robisz? Weź sobie poczytaj jakąś książkę, kim był Hitler, czym była swastyka. Ale właśnie tak było i też stąd się wzięło to, że właśnie określenie Żyd na kogoś, to też było jak obraza. No i niektórzy stosują też to do dzisiaj, że zobacz, te nastroje się utrzymały z jakiegoś chorego powodu, że właśnie określenie Żyd to jest jak obraza. No mówi się na przykład nie żyć, że nie żałuj, wiesz, nie żyć i tak dalej. No masa stereotypów. Ja jakby będąc optymistą i mając szklankę zawsze w połowie pełną. Ty jesteś optymistą? Tak. O, to przewidzieć. A co, nie jestem? No masz swoje bardziej i mniej optymistyczne momenty. No bo wiesz, życie jest brutalne, tak? I bardziej czasami realizm niż optymizm mi się wkrada w życie, aczkolwiek z natury jestem optymistą, no, tak? Tym razem jak będziesz pesymistycznie nastawiony, to czegoś to ci przypomnę, że ej, mówiłeś, że jesteś optymistą. Powiem ci, że trochę trudno być takim stuprocentowym optymistą w dzisiejszych czasach, kiedy takie rzeczy się dzieją za naszą granicą i tak dalej. No, mniejsza o to, nie brnijmy w to. A propos Instagrama, ostatnio też surfując gdzieś tam sobie po Instagramie, wyskoczył mi filmik, który zrył mi banie. Jest to profil jakiejś szkoły z Estonii, która prowadzi gimnastykę dla dzieci w wieku 0-8 lat. Ten filmik obejrzało 54 miliony ludzi. Takich filmików na tym profilu jest cała masa. Okej, ale to jest na serio? Tak, to jest szkoła, która zajmuje się gimnastyką dla dzieci w wieku 0-8 lat. Ja pomyślałabym, że to jest po prostu jakiś filmik jakiegoś jednego oszołoma, który sobie coś takiego zrobił, a nie, że to jest jakby powszechna praktyka. To jest powszechna praktyka i oni wręcz zachęcają jakby, żeby się z nimi w to bawić. Okej, okay, a czy jest komentarz jakiegoś kompetentnego lekarza, który wypowiedział się na ten temat? Bo to nie wygląda bezpiecznie. Są tam tysiące komentarzy. Pod każdym filmem są tysiące komentarzy. Ludzie jakby się przerzucają tam, wiesz, gównem na wszystkie strony. Jedni twierdzą, że to jest dobre dla dzieci, drudzy nie. Warto dodać, że to jest w Estonii. Jakby, no, Estonia, granica Estonii jest 120 kilometrów od Petersburga w Rosji. Widziałam, że w Rosji też są czasem takie filmiki, że właśnie jakaś tam rosyjska porodówka jest i że lekarz właśnie bierze to dziecko i tak po prostu nim miota. Gdybym ja była matką i bym zobaczyła, jak ktoś po porodzie bierze, wiesz, dziecko, które się tak kobieta natrudziła, żeby wydać na ten świat, a ktoś tak bez szacunku nim obraca, bym chyba w mordę dała takiemu lekarzowi. Tutaj jest na miejscu powiedzenie, że dziecko to nie zabawka. No, dokładnie. Bo powiedziała, panie, moje dziecko to nie zabawka. I powiem ci, że niezależnie od tego, jaka jest opinia potencjalnych ekspertów na ten temat, czy to jest dla tego dziecka dobre czy złe, ja tu widzę głównie taki problem, że to obejrzało 54 miliony ludzi, wyświetleń tyle jest. No i teraz pytanie, ilu się znalazło rodziców, którzy wpadli na pomysł, żeby
porzucać tak swoim dzieckiem. W dużym pokoju z meblami wokół, wiesz, tam w opisie jest informacja o tym, że nie róbcie tego w domu, że jesteśmy profesjonalistami. Tylko ile osób czyta opisy? I jestem pewien, że spośród tych wszystkich ludzi, którzy to obejrzeli, znalazły się takie barany, które wzięły swoje dziecko w ręce i stwierdziło, że zrobią to, co na filmiku. W salonie. W salonie z meblami wokół, ze stołem, wiesz, z kantem i tak dalej. No w tym widzę największy problem. Zastanawia mnie to, jakim cudem to może być bezpieczne dla dziecka, bo oglądałam właśnie TikToka mamy, która opowiadała, że jej były partner się wkurzył na dziecko, bo płakało w ogóle, no pozostawimy to bez komentarza oczywiście, i właśnie w tej złości tym dzieckiem tak potrząchał. I to dziecko właśnie dostało tego shaken baby syndrome, czyli dostało uszkodzenia mózgu i to dziecko, wiesz, nie mówi, nie funkcjonuje. I jakim cudem potrząśnięcie takie dziecka może spowodować takie skutki uboczne, a o takie omachanie jest bezpieczne? Oni to trząchanie dzieckiem podnieśli do rangi sztuki. Ktoś może chcieć to naśladować, tak? O, widziałem w internecie. Zwłaszcza jeżeli to wrzuca jakaś szkoła, która twierdzi, że to są zajęcia gimnastyki, wiesz, my to pokazujemy w kontekście, że to jest mega dziwne i wydaje się być totalnie niebezpieczne, ale w momencie, kiedy ktoś wejdzie na ten profil, zobaczy, że to wrzucił ktoś, kto jest specjalistą w dziedzinie, wiesz, gimnastyki dziecięcej i może nie mieć na tyle własnego rozumu, żeby zresearchować to, czy to rzeczywiście jest bezpieczne, no to może naprawdę, myślę, doprowadzić do tragedii. Tak, zobacz, że tu się też pojawia temat puszczenia takiego dziecka. Przecież jak nim tak machasz, podrzucasz i tak dalej, zawsze możesz je źle złapać na przykład. I ono ci upadnie na ziemię albo na przykład rzucisz o ścianę. I ktoś może obejrzeć coś takiego na necie, sobie wziąć to dziecko, stwierdzić, że poćwiczymy. No i co? Wiesz, dla mnie po obejrzeniu właśnie tych wszystkich TikTokach o dzieciach, o tym, jakie dzieci są delikatne, że nie można nimi potrząsać za mocno, że dziecko nie może wody pić, bo też może umrzeć od wypicia wody, jakieś tam różne widziałam, wiesz, rzeczy, mi w ogóle uchowanie dziecka przy życiu wydaje się być czymś tak trudne, a jak to dziecko w ogóle już zaczyna chodzić, może w każdej chwili gdzieś, wiesz, wsadzić palce, gdzieś samo coś wleźć, zjeść coś, wsadzić sobie do nosa. Milion rzeczy może się wydarzyć z dzieckiem. Ja nie wiem, ja bym chyba psychicznie nie udźwignęła takiej presji, że tyle zagrożeń czeka na to dziecko, więc ja mam wrażenie, że każdy rodzic, którego dziecko wciąż żyje, że to już jest taki, kurde, sukces, że ja nie wiem, jak wy to robicie. Już mówiliśmy to w naszych podcastach. Ale wiesz, mi się wydaje, że z dzieckiem trzeba tak uważać, że jest tyle zagrożeń, że po co jeszcze kusić los i łapać je za nogę i sobie podrzucać, jakby, czy ludzie są normalni? Jakiś czas temu gadaliśmy o dwóch aktywistkach, które oblały zupą pomidorową słoneczniki Van Gogha. I ostatnio te dwie aktywistki zostały skazane na bezwzględne więzienie. Jedna z nich na 24 miesiące, druga na 20 miesięcy. O, wow. Bezwzględnego więzienia. Podejrzewam, że to jest zrobione ku przestrodze, żeby tego typu aktywność w jakiś sposób zmniejszyć, bo właśnie jeśli ktoś z Was nie oglądał tego fragmentu, jak o tym mówimy, to my pomimo tego, że jesteśmy weganami, to jesteśmy przeciwni takim formom protestowania, bo takie historie przynoszą więcej negatywnych skutków dla wszelkiego rodzaju aktywistów, według naszej opinii, tak, niż pożytku. Znaczy ja jestem za aktywizmem, ale nie za radykalnym aktywizmem i widziałam nawet filmiki, że byli ci aktywiści klimatyczni, którzy blokowali drogę i ktoś jechał i mówił im, że on jedzie z małym dzieckiem do lekarza i żeby go przepuścili, a oni zero reakcji. Zobacz, że jak my szliśmy w tym wegańskim marszu ostatnio, no to było tak, że nagle nadjeżdżał ambulans. No i poszedł komunikat, że proszę się zatrzymać, proszę przepuścić karetkę. I wszyscy oczywiście grzecznie zrobili w tym marszu korytarz. Korytarz życia. Korytarz życia dla karetki, owszem. Więc to, co to w ogóle jest za aktywizm, że okej, fajnie, że tutaj chcesz walczyć o środowisko, ale w momencie, kiedy jedzie rodzic i mówi, że ma chore dziecko, które musi zawieźć do szpitala, to co, tutaj już nie ma twojej empatii? No nie? To jakieś takie to mi się wydaje
pokręcone, no nie wiem, że jakieś chyba te wartości troszeczkę są poprzestawiane, bo jeżeli chcesz pokazać, że jesteś człowiekiem, który ma jakieś wyższe wartości i ci zależy na klimacie, dlaczego ci zależy na klimacie? Żeby nasze dzieci, znaczy nie nasze, ale czyjeś dzieci miały planety, na której mogą żyć, tak? O to chodzi. No to jeżeli ktoś jedzie z dzieckiem, które już żyje i potrzebuje lekarza, a ty mówisz, sorry, ale my tu mamy protest, nie przepuścimy cię z twoim dzieckiem, no to tak naprawdę o co tutaj chodzi? Nie chodzi o ochronę właśnie tych dzieci, nie? Znaczy no, właśnie zobacz, że tutaj też się pojawia ten temat, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku a propos deweganki, że właśnie jest jakaś tam forma aktywizmu, która jest taką niedźwiedzią przysługą dla sprawy, nie? Że robi więcej złego, że polaryzuje, że zniechęca ludzi do aktywizmu. Potem jak ludzie słyszą aktywista, to od razu sobie wyobrażają tą wariatkę, która wylewa zupę, wiesz, na słoneczniki. I ten wyrok 24 miesiące i 20 miesięcy bezwzględnego więzienia, no to jest, wiesz, takim trochę policzkiem właśnie dla tego rodzaju aktywizmu. Znaczy wiesz, to jest bardzo dużo. No bardzo dużo. W Polsce przecież ostatnio był wyrok dla tego gościa, który się tak strasznie znęcał nad kotem. Może słyszeliście, bo to była głośna sprawa, że gość wieszał kota na kablu od suszarki. Jakieś po prostu niestworzone rzeczy robił temu kotu i on dostał 2,5 roku więzienia. No to wiesz, porównaj jaką szują jest ten gość od tego kota, a jakieś wiesz, nastolatki, które poniosło. Bo też zobacz, że takie nastolatki, bo to jakieś tam młode dziewczyny były, nie? Tak. Może nie nastolatki, ale ewidentnie jakieś tam młode dziewczyny, które po prostu dołączyły do tej organizacji i tam dały się ponieść trochę tej ideologii, tej idei, takiej formy aktywizmu. No i to nie jest fair, że one spędzą w więzieniu praktycznie no, prawie tyle samo czasu, co taka szuja, która w ten sposób się nad kotem znęcała. Uzasadnienie sądu co do tego wyroku było takie, że to było o centymetr od zniszczenia dziedzictwa kultury. W ogóle jak widziałem to nagranie z tym momentem oblania tych słoneczników, to wygląda tak, jakby one miały faktyczną intencję oblania tych słoneczników. Jakby tam była ta szyba, która zabezpieczała je, ale to wyglądało tak, jakby tam nie było tej szyby, nie? I być może sąd, wskazując je w ten sposób, może zostało wzięte pod uwagę to, że one tak jakby miały intencję faktycznego zniszczenia tych słoneczników, nie? Może to sprawiło, że ten wyrok jest taki wysoki. Rozumiem, że tam było szkło, które nie było widać, że byłoby w stanie naprawdę ochronić ten. One było w ramie i jakby Aha. Tak jakby to wyglądało tak, jakby ten obraz był wiesz, legitny, a one to oblały, nie? I to jest dosyć przerażające, że ktoś dla jakiejś tam sprawy rozgłosu własnej idei miałby niszczyć dziedzictwo kulturowe świata, wiesz, obraz Van Gogha i tak dalej, na potrzebę rozgłosu, tak jakby. No ewidentnie jest to taki wyrok straszak, no bo wiadomo, że to, co one zrobiły, nie wyrządziło to praktycznie żadnej krzywdy, bo trzeba było po prostu zmyć tą zupę z tej szyby i zmienić pewnie ramy, ale obraz został nienaruszony, więc szkodliwość w praktyce nie była duża w porównaniu na przykład tak, do katów zwierząt, którzy często nie dostają żadnych wyroków, jeżeli chodzi o odsiadkę w więzieniu albo bardzo, bardzo niskie. No to nie jest to sprawiedliwe, no ale ewidentnie to ma być taki straszak, żeby kolejni aktywiści nie wymyślali kolejnych jakichś coraz to ciekawszych sposobów na zwrócenie uwagi mediów. No i taka to historia, takie nam dzisiaj się tematy tutaj pojawiły. Miejmy nadzieję, że nasi widzowie sobie usłyszeli coś, co ich zainteresowało. A jak mówimy o naszych widzach, to ja chciałam też bardzo podziękować za wszystkie przemiłe komentarze pod poprzednim odcinkiem na temat tego, że miałam fajną fryzurę. Nie żartuję. Chciałam podziękować oczywiście za życzenia z okazji setnego odcinka. Na mnie spojrzałeś. W sensie, co ty p***dolisz? Chciałam podziękować za wasze wszystkie życzenia z okazji setnego odcinka. Tyle osób, ile pisało, że oglądało wszystkie te odcinki, albo nawet po kilka razy. No powiem ci, mi się to nie mieści w głowie, że komuś się chciało nas słuchać przez 100 godzin. Ale dużo takich osób jest, jak widać, więc to jest mega, mega miłe. No i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez kolejne 100, 200, 300... 1000 odcinków. Zobacz, że gdzieś tam w świecie są ludzie, których my nie znamy, w ogóle często nie wiemy o ich istnieniu, a oni wysłuchali nas 100 godzin, wiesz. Robi to wrażenie i wszystkich was pozdrawiamy. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jesteście ciekawi kolejnych naszych odcinków. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa.